programie Północ minęła, a wy jeszcze nie śpita, wita wszystkich Antonio Banderolas. Dzisiaj, w Dzień Dziecka, postanowiłem, że na chwilę przeniosę się, a wy wraz ze mną, do lat młodzieńczych, kiedy czarna wołga jeździła pustymi ulicami, a czereśnie można było jeść prosto z drzewa. Kiedy mogłeś rzucić rower na ziemię i nikt go nie ukradł. Kiedy? Ale to było dawno, bardzo dawno temu. Były to czasy, których nawet ja już nie za bardzo pamiętam. Nasz mózg zaciera niepotrzebne wspomnienia, zostawia te, które wiązały się z mniejszym lub większym skokiem adrenaliny. Czyli te szczęśliwe, ale i te tragiczne. Ale jest Dzień Dziecka. Nie będziemy tu wprowadzali negatywnych emocji, tylko szczęście, miłość, pokój i kuchnia. Wszyscy jesteśmy akwarystami i akwarystkami, więc pewnie chcielibyście usłyszeć moje wspomnienia dotyczące tego właśnie hobby. Mam niejakie wrażenie, że już o tym 100 razy opowiadałem. Ale czy opowiedzenie o tym po raz 101 spowoduje straty w ludziach i sprzęcie? Z pewnością nie. Więc zanurzmy się w odmętach wspomnień, by wyrwać z nich te dotyczące akwariów. I spowodować, aby wypłynęły na powierzchnię. Żeby jeszcze przez chwilę poczuć tamten czas i żeby jeszcze przez chwilę popatrzeć do zbiornika oczami tamtego dziecka. Zastanawiałem się kiedyś, jakie mam najprzyjemniejsze wspomnienie, które, kiedy je sobie odtwarzam w wyobraźni, to wraca do mnie ze wszystkimi wrażeniami. Także je po prostu ponownie czuję. Nie to jak dostałem paskiem w tyłek. Tego nie czuję, ale na pewno mi się należało. I nie jest to wspomnienie akwarystyczne. Ale opowiem to wam, bo w końcu z kim mam się tym podzielić, a okazja jak najbardziej się znalazła. Otóż, co zaskakujące, przypomina mi się dzień przed maturą z historii. Leżę na łóżku, plecami do góry, czyli na brzuchu. Przede mną książka od historii, łóżko stoi obok okna. Jest około 13-14, bo okna są od zachodu i słońce wpada do pokoju. I układa się dokładnie w miejscu, gdzie leżę. Pamiętam uczucie permanentnego zmęczenia nauką. Jestem zmęczony i niewyspany. Leżę i czytam. Ale już nie wiem, co czytam, bo słońce liże mnie po plecach, rozgrzewając i jednocześnie usypiając. I zasypiam. Ta chwila słońca, odpoczynku i oderwania od wszystkiego tak zapadła mi w pamięć, że czasem, kiedy słońce wpada do pokoju od zachodu, mam ochotę powtórzyć tamtą sytuację, żeby jeszcze raz na chwilę do mnie wróciła. Niestety, teraz łóżko mam w zupełnie innym miejscu. Jako dziecko mieszkałem na łódzkim Teofilowie. Osiedlu powstałem na uprawnych polach i ogrodach, a i fragment lasu się tu znalazł. Nie byłem dzieckiem niegrzecznym, raczej moje wyskoki w porównaniu z innymi były wręcz niezauważalne. Ale oczywiście były. Akwarium w moim domu nie miało jednak żadnego związku z żadnym z moich wybryków. Ale pamiętam, dlaczego je dostałem i jak to się stało. Nie prosiłem rodziców, aby kupili mi akwarium, bo kiedyś będę opowiadał o nim ludziom na YouTubie. W ogóle o nie prosiłem. Pierwsze akwarium zobaczyłem u mojego kolegi Jacka, który mieszkał piętro wyżej. I szczerze nie pamiętam go tak, aby w jakiś wyrazisty sposób je opisać. Może miało z 50 litrów? No, ale mogło być też mniejsze, bo dla dziecka wiele rzeczy wydaje się olbrzymimi, w rzeczywistości takimi nie będąc. Akwarium stało chyba na jakimś zwykłym stoliku. Słońce wpadało do pokoju od wschodu i pamiętam, jak łuski gupików się fantastycznie błyszczały. Z roślin pamiętam walisnerię. Tą najzwyklejszą, długą, cienką i prostą. Nie miałem pojęcia, że ona się tak nazywa. Mówiliśmy na nią po prostu trawka. I wtedy to znaczyło zupełnie co innego niż teraz. I nie powiem, choć to by tak ładnie zabrzmiało, że wgapiałem się w jego akwarium godzinami i zapragnąłem też mieć zbiornik. Że zakiełkowało we mnie zainteresowanie. Nie, wcale nie zakiełkowało. Bardziej chciałem mieć psa. Ale dziadkowie byli już schorowani, rodzice ciągle w pracy, a ja oczywiście miałem słomiany zapał. I pamiętam te obietnice. Ale przecież ja z nim będę wychodził, codziennie wychodził, no kupcie mi pieska. Znacie pewnie te zapewnienia dziecka i dobrze wiecie, że raczej nie ma co w nie wierzyć, bo dziecko interesuje się wieloma rzeczami i ciężko mu się na jednej skupić. Przepadł również mój argument, że przecież Jacek też ma psa i z nim wychodzi. Ale tak prawdę mówiąc, to ja nie pamiętam, żeby on z nim wychodził. I to chyba była suka. Czarna pudlica o imieniu Mika, jeśli mnie pamięć nie myli. Ja nie wiem, czy rodzice z nią wychodzili, czy ona po prostu biegała sobie samopas. Wtedy psy mogły załatwiać się na trawnik, pod samochody nie wpadały, bo samochodów prawie nie było. Raj psi.
Ale mimo wszystko i raj dla dzieci. W wakacje wychodziło się rano, wracało na obiad i wychodziło znowu, aby wrócić, kiedy słońce już zachodziło. Rodzice nie latali za dzieciakami i ich nie szukali. Tylko z okien i z balkonów matki wzywały swoich pupili na pożywienie. I nie bały się porwania, pedofila, alkoholu, papierosów czy innych używek. I dziecko jadło trawnik, zielone, niemyte owoce, brudne łapy pakując do ust i jedyne, co mogło się zdarzyć, to sraczka. Więc w tym raju ja cierpiałem, bo rodzice nie chcieli mi kupić psa, a kolega Jacek go miał. Ale że miał też akwarium, to rodzice chyba wybrali mniejsze zło. Pozwolili mi hodować rybki. Psa ci nie kupimy, ale jak chcesz mieć rybki, to babcia da ci słoik. Oczywiście te słowa nie padły, ale mniej więcej w pamięci taki obraz mi się wyłania, że tak właśnie było. Bo słoik dokładnie pamiętam. Był duży, wysoki i miał mały otwór, bo pamiętam, że ciężko się dłoń tam mieściła. A babcia używała go do kiszenia ogórków. I to były kiszone ogórki, nie jakaś podróbka z folii. No cóż, nie ma psa, niech będą rybki. Słoik tylko przemyty w wodzie, więc nadal walił kiszeńcami. Na dno trochę piasku z piaskownicy, jedna roślina od kolegi i jakaś para gupików. Jak one się tu znalazły i skąd? Czy od kolegi? Czy może któreś z rodziców je kupiło? Nie wiem. Nie mam absolutnie żadnego pojęcia. Po prostu się pojawiły. Takie w akwarium wzięcie, a raczej w słoik. Słoik stał na małym drewnianym stoliku. Wtedy stoliki robiło się z drewna, a nie z wiórów. Na wierzchu była wszechobecna ceratka i dwie szufladki, które w miarę postępu w moim nowym hobby zapełniały się pokarmem, siatkami i innymi pierdołami akwarystycznymi. Były tam też ładne kamienie, które gdzieś znalazłem i wszystko, co wydawało mi się, że wiąże się z akwarystyką. A potem zagościła tam książka, taki mały atlas ryb. Jedyne, co było tam kolorowe, to była to okładka. W środku czarno-białe ryciny i opisy ryb wszelakich. Był tam też rekin, ale doszedłem do wniosku, że nie zmieści się w słoiku, a i skąd rekina wziąć nie było. Kolega go nie miał, a Zosię pozbyć nie chciało. Człowiek uczył się na własnych błędach, a i wielokrotnie się nie uczył, bo nie wiedział, że błąd popełnia. Słoik nie był ani filtrowany, ani oświetlany. Nie miał żadnego prostego boku, więc widziało się wszystko zniekształcone. Z góry też niewiele było widać, a i nachylić się było trudno, bo ze słoika często waliło. Oprócz trawki od kolegi pojawiły się też tu inne rośliny. I choć grzebię w pamięci, to nie do końca mogę sobie uzmysłowić, jaką drogę przebyły, aby pojawić się u mnie. Na pewno kilka z nich dotarło do mnie z jakiegoś stawu. Wiem, że obecnie ciężko sobie wyobrazić miejsca niezabetonowane albo niewylane asfaltem, albo nieogrodzone murem z kamerami. Wtedy po prostu na osiedlu były stawy, bo kiedyś tu płynęła rzeczka. Ale dla dobra ludzkości postanowiono ją puścić pod ziemią. Z tego też powodu wiele stawów niezasilanych po prostu wyschło. Kilka stawów zniknęło, bo osiedle się rozbudowywało i trzeba było je pozasypywać. I oczywiście wylać betonem, żeby jaśnie państwo miało gdzie parkować swoje samochody, którymi teraz jeżdżą 200 km, żeby jakąś wodę zobaczyć. Ale wtedy był raj. Jak ktoś rzucił hasło idziemy na trzy stawy, to połowa osiedla gnała na jego drugi koniec, żeby usiąść nad cuchnącą wodą, porzucać w nią kamieniami albo rozpalić ognisko i upiec ziemniaki. Brudne, krzywe, ale bez tej gównianej chemii co dziś. I właśnie z jakiegoś stawu przyniosłem do domu kilka roślin. Na pewno była to moczarka i był to wywłócznik. Moczarka, która wszędzie da radę, dała i u mnie. Wywłócznik się rozpuścił, dodając kolorytu zapachom unoszącym się nad słoikiem. Ale przynajmniej przez chwilę mogłem się chwalić kolegom, że mam wypasioną roślinę. Nie mogłem jej fotki wrzucić na fejsa. Aparat miałem z NRD, czarno-białą taśmę Orwo i nie umiałem robić zdjęć. Ale chyba największą przeszkodą był brak komputera i internetu, a co za tym idzie brak Facebooka. Zresztą internet wtedy jeszcze nie istniał, a komputer osobisty, czyli PC, może już był, ale tylko w USA i żeby go kupić trzeba było pracować 100 lat w naszym kraju, nie jedząc i nie pijąc nic oprócz wody. Nie do zrobienia u nas. Więc żeby komuś coś pokazać, a w moim przypadku roślinę, trzeba było osobnika zaprosić do domu. Nie wysyłało się SMS-a. Nie było telefonów komórkowych, a telefon stacjonarny stał koło budynku poczty. Ale łączność była. Wystarczyło tylko energicznie ponapieprzać w rurę grzewczą w przedpokoju i już koledzy mieszkający wyżej wiedzieli, że trzeba zejść na dół. Taki SMS. Niestety rura grzmiała też u sąsiadów, którzy dzieci nie mieli. Nie byli z tego za bardzo zadowoleni, ale jakoś bardzo nie protestowali. Tak więc chwaliłem się moim wywłócznikiem, dopóki się nie rozpuścił. Nie wiedziałem zupełnie dlaczego. W końcu przyniosłem go z wody, więc w wodzie powinien rosnąć. A on mnie tak wciula zrobił, no. Kto z nas kumał, o co chodzi z temperaturami i światłem.
Notabene wtedy akwaria były najczęściej oświetlane słońcem. Oczywiście widziałem pierwsze pokrywy, w których była świetlówka, ale to był cud, do którego nie miałem żadnego dostępu. Dzisiaj można sobie wybrać rodzaj światła. Wtedy rządziła żarówka 100 W i tyle. Ale ja jeszcze byłem małym dzieckiem i do prądu nie wolno mi się było dotykać. Zresztą jak tu oświetlić ten słoik? Nawet by nie dało rady, bo rośliny tak szczelnie wypełniły słoik, że nawet ryb nie było widać. To jest przedziwne, ale to wszystko rosło jak na drożdżach. Skąd brało pokarm? Pewnie z kup ryb i z rozkładającego się na dnie pokarmu. No umówmy się, dziecko jak sypnie, to po ojcowsku. Ryby pływały w pokarmie. No przecież zawsze były głodne. Ile razy im się sypało, tyle razy jadły. A potem ze słoika waliło jak z afroamerykańskiej chaty w Kenii. A potem podmieniało się wodę. Nie podmieniało. Zmieniało się wodę. Zmiany były rytmiczne i zawsze następowały po zdaniu: Andrzej, ty nie czujesz, jak śmierdzi z tego słoja? Rośliny wywalało się do wanny, ryby do miski, wylewało się całą wodę ze słoika, piasek płukało, wsadzało z powrotem do słoja, nalewało wody z kranu, wsadzało się rośliny i wpuszczało ryby. Teraz to jest błąd na błędzie, ale wtedy po prostu był to brak podstawowej wiedzy. Ryby oczywiście padały, ale chyba rodziły się szybciej niż padały. Okocenie się głupików to było coś. Przeżywało się to bardziej niż pierwszy dzień wakacji, a teraz? A teraz nie chcą się u mnie mnożyć. Ani głupiki, ani mieczyki, ani molinezje. I absolutnie nie kumam dlaczego. Czy coś u mnie jest nie tak? Czy skośnoocy znów coś namieszali i mamy niepłodne ryby? Nie wiem, może ktoś mi to wyjaśni. Nie wiem, jak długo miałem ten słój, ale chyba dość długo, bo go za dobrze pamiętam. Wyrył mi się w pamięci. Ale w końcu przyszła pora na likwidację słoja. Ach, czemuż, czemuż? Zawył chór zgromadzony w korytarzu. Nie pamiętam, ale domyślam się, że przyszedł sezon na kiszone ogórki i babcia zażądała zwrotu słoika. Taka kolej rzeczy. Ale tu rodzice stanęli na wysokości zadania. Skoro zobaczyli, że syn jednak coś w tym słoiku grzebie, wodę zmienia, kombinuje, doszli do wniosku, że z pewnością zostanie w przyszłości znanym biologiem, a i pewnie myśl o Noblu przeszła im przez głowę. Tak więc pewnego pięknego dnia, kiedy ojciec wrócił z pracy, wrócił razem z pięknym zbiornikiem ramowym. Skąd go wziął? Czy zakupił? Czy pożyczył z jakiegoś sklepu, kiedy sprzedawca nie widział? Nie mam bladego pojęcia i zupełnie mnie to wtedy nie obchodziło. Ja miałem przed oczami cudny 80-litrowy zbiornik ramowy, pachnący jeszcze kitem, którym klejono wtedy szyby w akwariach. A że mój tata był geologiem, to z pracy przytargał dwa worki żwiru rzecznego. Pewnie dokonywali jakichś wierceń w pobliżu jakiejś rzeki i naładował żwiru do toreb. A może jakoś inaczej to zakombinował? Nie wiem. Ale miałem akwarium i żwir. No to już był wypas. Oczywiście, kto by w tamtych czasach płukał żwir, który z wyglądu był idealnie czysty. Siób od razu do akwarium. Świeża woda, rośliny wyjęte ze słoja i od razu do żwiru. Ryby i ślimaki również. Wtedy zatoczki rosły wielkie jak słonie. Pewnie to z braku ogrzewania. Ale tak szczerze, to po co w moich blokach ogrzewać akwaria? Jak tam zawsze była i jest temperatura 24-26 stopni, a latem czasem i więcej. Zima nam straszna nie była. Centralne ogrzewanie dawało pełną parą, także ryby czuły się pod względem temperatury na pewno dobrze. Gorzej z wodą i innymi rzeczami, ale tu oczywiście była niewiedza i braki w sprzęcie. Dostępność do cudów akwarystycznych w postaci filtrów była ograniczona do minimum. Było tego wszystkiego bardzo mało i było drogie. Zresztą, jakie filtry? Byłeś szczęśliwcem, kiedy posiadałeś brzęczyk, czyli obecną pompę powietrza. Teraz jak pompa lekko szumi, to klient robi w sklepie awanturę. A brzęczyk nie na darmo nazywał się brzęczykiem. Brzęczał, warczał, tłukł i napierdzielał. Ale pompował powietrze przez rurkę pod wodę i poprzez kostkę wypuszczał je do akwarium. Nie wiem, z czego były te kostki. Może z Pumexu. W każdym razie, każdy, kto miał brzęczyk, jawił mi się królem akwarystów. A kto miał oświetlenie i brzęczyk, był królem królów. Ale ja miałem dziadka. A dziadek Franciszek potrafiłby z trzech śrubek i puszki po konserwie mięsnej stworzyć telewizor plazmowy, gdyby wtedy taka technologia była już znana. A dziadek, który podczas okupacji pracował w łódzkiej przędzalni jako mechanik, w moich oczach potrafił wszystko. A nasza komórka to był warsztat wytwarzający wszystko, co było potrzebne, a nie można było tego dostać. Notabene historia mojego dziadka mogłaby zostać sfilmowana, bo w czasie wojny dziadek robił takie numery jak mało który. Najpierw psuł Niemcom maszyny i to się nazywało sabotażem. A jak się w końcu zorientowali, kto im takie numery wycina, to przysłali do naszego domu gestapo. Ale dziadka już nie było.
Dzięki znajomości z pewnym normalnym Niemcem, dziadek w niewyjaśniony sposób przedostał się na Krym, będący pod niemiecką okupacją. I tam zapewne pracował dalej, coś Niemcom psując. Ale ledwie tam uciekł, okazało się, że Ruscy rozpoczęli operację krymską w 1944 roku i dziadek musiał uciekać w drugą stronę. Najwyraźniej ani jednych, ani drugich nie kochał. No i taka tułaczka dziadka mego była. Ale wiele się nauczył i dzięki temu po powrocie do kraju był złotą rączką, która robiła wszystko do domu, a także wszystko dla sąsiadów, którzy o to prosili. Dlatego bardziej pamiętam dziadka przesiadującego w piwnicy niż w domu. I to właśnie on zrobił mi specjalny stelaż z aluminiowych teowników, który kładło się na akwarium, a na nim kładło się szybę nakrywową. Stelaż był po to, aby nikt szyby nie zwalił na podłogę. I szybę można było zdjąć razem ze stelażem. Albo osobno. A jak była szyba, to i paprotkę można było na niej ustawić. To taki czas, kiedy każdą płaską powierzchnię meblową ozdabiało się habaziem w doniczce. Ludzie nie mieli wtedy tyle zbędnych zupełnie bibelotów, które można było ustawić na szafkach co teraz. A roślina się zawsze jakaś znalazła. Najczęściej takie cudo stało na telewizorze. Pewnie wielu się zastanawia, jak postawić doniczkę na płaskim telewizorze. No wtedy telewizory nie były płaskie i wymiarami często przypominały kolejnego mieszkańca domu. Tak więc szyba zagościła na moim zbiorniku. Potem na niej zagościł pierwszy w moim życiu brzęczyk. Nie wiem jak, ale chyba go w prezencie dostałem. I filtr w postaci szklanej fajki, do której pakowało się pończochę. I to wszystko tłukło, łomotało. Brzęczyk położony na szybie walił dwa razy mocniej. Ale wszystko działało. Nie wiem, czy to filtrowanie tak naprawdę do czegoś się przydawało, ale wyglądało fajnie i profesjonalnie. I to już był zbiornik na poziomie. Bez światła. No i tu dziadek sprawdził się po raz kolejny. Wymyślił żarówkę, którą można było zawiesić na brzegu akwarium. I ta żarówka nie dotykała do szyby i była zanurzona w wodzie. I grzała i oświetlała akwarium. Ale tylko wieczorami. Nikt się nie przejmował 12-godzinnym słońcem w tropikach. Żarówkę włączało się wtedy, kiedy chciało się na ryby popatrzeć i tyle. Pomimo tego, że ten pomysł był dość karkołomny i ryzykowny, to ani razu nie zdarzyło mi się tej żarówki stłuc, ani inaczej uszkodzić. Żarówka dawała dużo ciepła, ale umówmy się, że działała w ciągu dnia zbyt krótko, aby ugotować ryby. Rośliny wolały jednak światło słoneczne. Rosły, mnożyły się, zarastały i kwitły. To były pierwsze kwiaty roślin wodnych, które w życiu widziałem. Pamiętam, że zakwitła moczarka i Sagittaria platyphylla. Tak, właśnie ta Sagittaria jest rośliną, której teraz upragnę, aby przypomnieć sobie dawne lata. Oczywiście obyczaje związane z akwarium były identyczne jak ze słojem. Zmiana wody polegała na wywaleniu wszystkiego, przepłukaniu i wrzuceniu z powrotem do zbiornika. Nowa woda z kranu i tyle. Żadnego odstawiania wody w wiadrach. Wiem, ryby na tym cierpiały. Ale wiem to teraz. Wtedy tak było i już. Akwarium żyło ładnych parę lat. Potem doszło jeszcze jedno ramowe, ale mniejsze. To drugie niefortunnie przeciekało w jednym miejscu. Ale to nie stanowiło problemu dla młodego akwarysty. Ponieważ nie miałem dostępu do kitu, ani tym bardziej silikonu, próbowałem uszczelnić to akwarium klejem, butaprenem. Oczywiście od zewnątrz. Niestety wszelkie próby powodowały, że klej był wypychany przez ciśnienie wody. Pewnie dzisiaj byłoby znacznie łatwiej. Tym bardziej, że to był mały przeciek. Powoli robiła się kropelka wody i powoli skapywała. Ale młody akwarysta poradził sobie i z tym. W końcu posiadanie dwóch zbiorników warte jest kombinowania. Zamiast więc nadal uszczelniać w sposób nieudany, podstawiłem pod akwarium miskę i problem został rozwiązany. Aha, muszę dodać, że w tym czasie mój zwykły stolik z ceratką przerodził się w stelaż metalowy na zbiornik na górze i z półką na dole, na której wylądowało to drugie akwarium. Nie wiem kiedy i jak to się stało, ale stelaż się po prostu pojawił. Magia jakaś? I tak sobie egzystowałem z dwoma ramowymi baniaczkami. Przy tym na dole trzeba było leżeć, żeby go oglądać. Ale mimo tego była to rewelacja. Dwa zbiorniki, król osiedla. A jak wtedy było z akwarystyką w moich okolicach? Podobno był jeden sklep. Pamiętam nawet, gdzie był. Wchodziło się do niego po schodkach. Ale trzeba było do niego dojechać autobusem. I to już była wyprawa. Bez rodziców ani rusz. To nie znaczy, że sam nie jeździłem środkami miejskiej komunikacji. Ale nie oddalałem się od domu na więcej niż jeden przystanek. Więc w sumie nadal byłem na osiedlu. A ten sklep był z 7-8 przystanków od domu, blisko centrum miasta, więc jazda do sklepu była naprawdę rzadkością i to tylko z tatą. Jeśli chcecie usłyszeć ciąg dalszy tej historii, kolejny odcinek pojawi się na moim kanale za tydzień, więc nie przegapcie. Powiedziałbym już dobranoc, ale chciałbym jeszcze podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają przy zakupie nowej kamery. Podziękować i poprosić o jeszcze trochę wysiłku i może uda się zebrać całą kwotę i zakupić nowy sprzęt. Link do zbiórki znajduje się pod filmem.
Teraz to są czasy. Można swoje zbiorniki fotografować, filmować. Nie to co kiedyś. Dlatego też przepraszam za ubogi materiał wideo, ale nie mam i nie miałem nigdy zdjęcia swoich najstarszych akwariumów. W ogóle z tamtych czasów trudno coś w miarę rozsądnego znaleźć, więc posiłkowałem się różnymi zdjęciami, niekoniecznie akwarystycznymi. To dobranoc i do usłyszenia za tydzień.